Cześć! Zapraszamy na naszą relację z dwudniowego trekkingu w Karkonoskim Parku Narodowym. Startujemy o 10.30 ze Szklarskiej Poręby, z parkingu niedaleko wejścia na teren parku. I po zakupie serka z grilla ruszamy do pierwszego punktu na naszej liście, czyli wodospadu Kamieńczyka. Przechodziliśmy tym szlakiem już kilka razy i teraz zdecydowaliśmy się zejść i obejrzeć wodospad z dołu. Jako, że jest to najwyższy wodospad po polskiej stronie Karkonoszy, jego widok z dna kanionu, do którego schodzi się po wygodnych schodach, jest moim zdaniem warty poświęcenia kilku złotych na bilet, który trzeba dodatkowo zakupić przed zejściem. Jeśli planujecie pierwszy raz wyruszyć rodzinnie w góry na wyprawę z noclegiem, to ta trasa może być dla Was ciekawym pomysłem, dlatego zachęcam do obejrzenia całej naszej relacji. Nasza trasa prowadzi w większości głównym szlakiem sudeckim imienia Mieczysława Orłowicza. Sam szlak liczy sobie około 440 km, ale spędzenie na tym szlaku nawet dwóch dni pozwoli dać namiastkę tego, co czują osoby przechodzące szlaki długodystansowe. Słowo czuję pasuje idealnie przy podejściu do schronisko na Hali Chrzenickiej, które jest dość wymagające jak na Karkonosze, ale tylko kondycyjnie, bo technicznie jest to po prostu stromy chodnik. W schronisku robimy przerwę na posiłek przed wyruszeniem dalej, w górę w stronę Szrenicy. Na rozdrożu graniczna Łąka odbijamy w prawo i kierujemy się szlakiem czerwonym w stronę Trzech Świnek i dalej do Śnieżnych Kotłów. Na tej wysokości pojawia się mgła. Po jakichś 15 minutach pogoda całkiem się popsuła, ale po zmianie ubrań na przeciwdeszczowe ruszyliśmy dalej. Tutaj uwaga z mojej strony. Koniecznie pamiętajcie o zabraniu pokrowca przeciwdeszczowego na plecak. A jeśli takiego nie macie, to zawartość plecaka pakujcie w worki, bo inaczej czeka Was wieczorem niemiła niespodzianka z czystymi, ale mokrymi ubraniami w plecaku. Śnieżne Kotły, całkowicie we mgle. Po dłuższej chwili marszu pogoda ponownie się zmienia i po przerwie na zmianę ubrania i chwilę odpoczynku ruszamy dalej w kierunku schroniska Odrodzenie. Nocleg zarezerwowaliśmy jakieś 2 miesiące wcześniej i mamy pokój z pościelą, więc nie musimy nieść ze sobą materacy i śpiworów. Do schroniska docieramy już po zmierzchu, chwilę przed 7 wieczorem, po przejściu 15 km. W schronisku klimat jak zawsze, czyli jedyny, niepowtarzalny, a cisza, spokój i widok podczas wschodu słońca wart jest wysiłku. Schroniskujemy jeszcze śniadanie i przed 9 ruszamy dalej, na czerwony szlak GZS-ów w kierunku Śnieżki. Około 1,5 godziny docieramy do Słonecznika, a w międzyczasie mgły ustępują i mamy piękne słońce.
Dalej tylko chwila i jesteśmy przy kotle Wielkiego Stawu, gdzie widoki są naprawdę wspaniałe i warto się tu zatrzymać na dłużej. Jeśli wybieracie się z Wank na Śnieżkę, to odbijając ze szlaku niebieskiego na zielony i dodając trochę drogi, dotrzecie właśnie w to miejsce, które osobiście polecam. Jak zawsze zatłoczonym domu śląskim, u miłej pani z obsługi zostawiamy nasze dwa większe plecaki i na lekko ruszamy na Śnieżkę. Oczywiście wchodzimy za kosami, czyli bardziej stromym, jednokierunkowym szlakiem, przy wietrznej, ale słonecznej pogodzie. Na szczycie chwila przerwy na złapanie oddechu, kilka zdjęć i schodzimy bardziej łagodną drogą jubileuszową, gdzie w połowie drogi żegnamy się z głównym szlakiem sudeckim. Po odebraniu plecaków wracamy kawałek i szlakiem niebieskim schodzimy do strzechy akademickiej. Dalej już popularnym szlakiem w kierunku Karpacza, gdzie dzień wcześniej zostawiliśmy jeden z dwóch samochodów, którym pojedziemy do Szklarskiej Poręby odebrać drugie auto. Ostatni przystanek to polana w Karkonoszach i zjadanie resztek prowiantu. Na tej polanie jest rozejście szlaków w stronę kotła Wielkiego Stawu, o którym wspomniałam. Po przejściu drugiego dnia 20 km około 16:30 docieramy do świątyni Wank, gdzie kończymy nasz trekking i wyruszamy w drogę powrotną do domu. Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do śledzenia naszych dalszych podróży.